Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o znaczeniu Ukrainy dla krajowego sektora drobiu. W studiu witam Magdalenę Kowalewską, analityka sektora Food&Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Ukraina jest ważnym partnerem handlowym dla polskich eksporterów drobiu? Ukraina jest dosyć istotnym partnerem dla polskiego rynku drobiowego, dla Polski z wielu względów. To znaczy, patrząc na sam eksport mięsa drobiowego, nieprzetworzonego mięsa drobiowego i podrobów, Ukraina pod względem wolumenu sprzedawanego za granicę jest naszym piątym odbiorcą tego typu produktów, także jest to dosyć wysoka pozycja. W 2021 roku do Ukrainy wysłaliśmy 99 tysięcy ton właśnie nieprzetworzonego mięsa drobiowego i podrobów. Natomiast pod kątem wartości tego eksportu, tutaj już Ukraina jest na 16 pozycji, czyli mamy sporą różnicę. Wartość eksportu z Polski do Ukrainy w 2021 roku wyniosła 165 milionów złotych. Także no, jest to spora wartość, natomiast no, nie jest to nasz kluczowy odbiorca pod względem wartości eksportu. Natomiast rzeczywiście Ukraina też jest dużym producentem drobiu i też jest w ramach swoich kontyngentów dostarcza drób, przede wszystkim filety, na rynek Unii Europejskiej, no, w tym do Polski, natomiast nadal Polska ma dodatni bilans handlowy w tej relacji. Jakiego rodzaju produkty Polska eksportowała do Ukrainy? No właśnie ta różnica między wartością a wolumenem wynika z tego, jakie to były produkty. Na rynku unijnym takim głównym produktem, na który jest największy popyt, jest filet i rzeczywiście jego ceny są i najwyższe, i tego fileta w Unii brakuje. Natomiast Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej, największym eksporterem. Natomiast wysyła właśnie ten filet, te takie bardziej jakby cenione na rynku europejskim produkty na rynek unijny. Natomiast do Ukrainy trafiają głównie te mniej atrakcyjne na rynku unijnym części tuszki, jak chociażby nóżki czy też skrzydełka, ale również podroby drobiowe. No i stąd jest ta relatywnie niższa cena jednostkowa produktów, które sprzedajemy właśnie na Ukrainę. Ukraina jest bardzo ważnym producentem zbóż. Czy aktualna sytuacja wpłynie na koszty pasz produkcji drobiu w Polsce? No zdecydowanie. Ukraina jest dużym producentem i eksporterem przede wszystkim zbóż. No, Ukraina i Rosja odpowiadają za około 1/4 globalnego handlu zbożami, także nawet jeśli nie w sposób bezpośredni, no bo raczej nie oczekujemy, że zabraknie ziarna na rynku krajowym, bo Polska jest samowystarczalna pod względem produkcji zbóż, no to jednak te uwarunkowania międzynarodowe powodują i ta sytuacja, którą obecnie obserwujemy, i po prostu wojna u naszego sąsiada powoduje, że ceny zbóż bardzo, bardzo szybko jakby no tutaj drożeją, rosną, a to powoduje większe koszty pasz, więc no na pewno te koszty produkcji drobiu w Polsce, zresztą i w całej Unii, będą wyższe. Tutaj trzeba jakby podkreślić, że pasza jest najważniejszym składnikiem kosztowym, odpowiada za około 3/4 kosztów produkcji drobiu, także na pewno to znajdzie odzwierciedlenie też w cenie żywca drobiowego, no i też jakby we wszystkich elementach łańcucha wartości mięsa drobiowego w Polsce. Także no, należy oczekiwać, że wraz ze wzrostem cen pasz wzrosną ceny żywca drobiowego, a w konsekwencji również produktów drobiowych na półkach. Wiele bardzo cennych informacji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.